czemu dzieła szarną odbierzemy. Jest to siódmy doktorat honorowy wręczony naszym przyjaciołom w przeciągu 50 lat historii naszej uczelni. To duże wyróżnienie, które dedykujemy, jak powiedziałem, właśnie przyjaciołom, tym, którzy są naprawdę zasłużeni dla uczelni, ale nie tylko w sensie takiej sympatycznej przyjaźni, ale także wnoszą bardzo dużo dla rozwoju nauki, tak na poziomie krajowym, światowym, ale też przede wszystkim regionalnym. Przyjechałem tutaj na zaproszenie rektora Politechniki Opolskiej, z którą, jak wiadomo, jesteśmy zaprzyjaźnieni od początku powstania Politechniki Opolskiej. I przyjechałem z wielką radością, gdyż w dniu dzisiejszym Politechnika Opolska nadaje najwyższą godność akademicką pracownikowi naszej uczelni, ale w tym momencie również i waszej, panu profesorowi Januszowi Mroczce. Także jest mi bardzo miło, że został właśnie Janusz uhonorowany przez państwa uczelnię, przez wasz senat i społeczność taką godnością honorową. Wspaniała uroczystość. Po raz drugi uczestniczę w uroczystości nadania doktoratu honoris causa wspaniałemu uczonemu, panu profesorowi Januszowi Mroczce. Człowiek o niezwykłej kulturze, elokwencji, erudycji i wiedzy. Uważam, że takie uroczystości powinny się odbywać w każdej uczelni, jeżeli jest tylko taka możliwość. Akademia Morska w Gdyni jest relatywnie młodą uczelnią akademicką, a w ubiegłym roku po raz pierwszy Akademia nadała również honorowy doktorat panu profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. Cieszę się, że mogłem się tutaj znaleźć w dniu dzisiejszym i spotkać się ze swoimi kolegami z Politechniki Opolskiej. Bardzo ważne jest to, że umie balansować, znaczy pomiędzy wymaganiem a pomocą. Jest bardzo taki empatyczny i bardzo emanuje chęcią pomocy młodym, ale z drugiej strony podwyższa poprzeczkę. Bardzo dużą uwagę przywiązuje do relacji mistrz-uczeń, ale z drugiej strony jest taki surowy właśnie w ocenie tej relacji mistrz-uczeń. To jest wielkie szczęście, że mogłem go spotkać na swojej drodze i ja bym życzył właśnie wszystkim młodszym, również i starszym, bez względu na wiek, osobom, bez względu na stanowisko, właśnie żeby na swojej drodze życiowej spotykały takie osobowości, no bo to jest niesamowita pomoc, no i zaszczyt, przede wszystkim wielki zaszczyt i wielka radość i niesamowita energia, jaka się udziela, jest przekazywana od profesora osób, którym on pomaga właśnie. Dziękuję za tą całą oprawę. Jestem bardzo szczęśliwy, wzruszony, jak zresztą widać. No cieszę się, bo to jest część mojego życia. Myślę, że tu wrócę. I cóż, no życzmy sobie, żeby się nam jak najlepiej praca układała w przyszłości, żebym ja mógł emanować dalej bez względu na to, że będę coraz starszy taką żywotnością, a wy i was zaszczepiać to wszystko, co dane mi było w czasie tego wykładu tu powiedzieć. No bardzo się cieszę, że tylu znamienitych gości przyjechało mimo tak trudnej aury. To fajnie, to wspaniale. Dla mnie jest to wzruszające i myślę, że dobrze, że tak jak jeden z przedmówców powiedział, że te doktoraty są, żeby pokazywać innych na tle innych i to jest bardzo ważne, takie mam odczucie. Ja będę się starał być pracownikiem Politechniki tak, żeby wyście ze mnie byli dumni.